Dzisiaj będzie taka ciekawostka, może mało sensacyjna. Impost. Paczkomaty, super sprawa. Długo mi to zajęło, zanim się do tego przekonałem, ale stwierdziłem później, że to rewelacja. Nowość. Przesyłka kurierska Allegro Kurier Impost z opcją takiego odbioru w domu u nadawcy przesyłki, ponieważ to się po prostu nie zmieści do paczkomatu. Fajnie. Zamówiłem pierwszy raz takiego kuriera. Wcześniej nigdy tego nie robiłem. Trzeba było wybrać jakieś przyjazne punkty odbioru, prawda? Później popatrzyłem, jestem na etapie weryfikacji tych przyjaznych punktów odbioru i jakoś chyba się nie zapowiada, żeby ten kurier do mnie przyjechał. Nie wiem, kiedy oni to zweryfikują. Nie mam zupełnie na to żadnego wpływu. Przyjazne miejsce dla kuriera? Chyba nie, nie znam takiego miejsca. Zwróćmy uwagę, przesyłka przygotowana 27, a dopiero przyjęta w oddziale, bo osobiście się z tym pofatygowałem. Zrezygnowałem ostatecznie z tego przyjazdu kuriera, bo nie wiedziałem, kiedy oni to zweryfikują. Namierzyłem sobie oddział w internecie, najbliższy możliwy, prawda, żeby nie ładować się do centrum w korki, i tak się władowałem w korki. Trafiłem w końcu na ten oddział pod właściwy adres i stała się rzecz niesłychana, prawda? No, odniosłem wrażenie, że funkcjonuje w jakiejś alternatywnej rzeczywistości. Zaraz pokażę tą sytuację bardzo szczegółowo. Dziwne, no naprawdę, naprawdę. W imieniu naszego zespołu witamy w InPost. Informujemy, iż w celu podnoszenia jakości świadczonych usług rozmowy są rejestrowane. Jestem przed punktem, czy przy paczkomatem? Jestem przed punktem. No tam pan musi wejść z tego punktu i po prostu... Proszę o chwilę. Z tego co widzę, po punkt obsługi paczek na Mickiewicza 88, w którym jest czynny, jest e-paka, więc musi pan wyjść. Bo nic innego tu nie ma. Jeśli znajduje się pan na ulicy Mickiewicza, to musi pan znaleźć pomieszczenie, gdzie będzie na oknach napisane epaka.pl. Nie ma takiego pomieszczenia. Mickiewicza 88. Jestem na... Nie ma takiego pomieszczenia. Nie ma. Może ktoś wyjdzie do mnie. Może ktoś po mnie wyjdzie. No, proszę, w korkach jechałem pół godziny tutaj, bo nie będę czekał na kuriera wtedy, kiedy on przyjedzie. Proszę pana, z tego co ja tutaj widzę, ten punkt obsługi paczek jest czynny. Nie jestem przed budynkiem. Mogę go dotknąć. Nie ma tego punktu. Proszę na mnie nie krzyczeć, nie ponosić. Nie ma tego punktu, proszę na mnie nie krzyczeć, patrz. Punkt obsługi paczek jest. Gdzie pani jest? Ale gdzie pani jest? Pani gdzieś obok mnie stoi, że pani to widzi, czy jak? Bo ja pani nie widzę. Wyszukałam punkt obsługi paczek w systemie. Tak? Tak, i z tego co widzę, on jest czynny i on istnieje. Tak jak panu powiedziałam, na szybach musi być biały, czerwony napis epaka.pl i to właśnie tam jest. Rozumiem. Fizycznie tego nie ma. Nie ma Panu... Nie, pani stoi fizycznie przed tym budynkiem. Nie ma tego, stoję przed budynkiem. Mogę dotknąć budynku. Pop, który jest nie, inny punkt mnie nie interesuje, bo jechałem pół godziny w korkach. Centralnie tutaj. Poczekam na kuriera, który nie przyjechał. Jeśli... A ma pan zlecenie podjazdu do tego kuriera? Słucham? Ma pan zlecenie podjazdu do tego kuriera? Nie, pani, nie interesuje mnie już. Kurier stoi centralnie przed tym budynkiem. No, gdzie jest ten punkt, się pyta. Przekazałam temat kuriera jest informacji, gdzie znajduje się... Powiedziałam panu, gdzie jest już ten punkt. Gdzie jest całym ten punkt? I charakterystycznymi cechami. Jeśli pan znajduje się na ulicy Mickiewicza... Tak, na Mickiewicza 88 znajduje się centralnie. Tak, to jest to punkt epaka i on jest nie, czynny. Nie, ma czegoś takiego. A jeśli pan go nie widzi, to najprawdopodobniej znajduje się pan w złym miejscu. Pan... Tak, znajduje się w złym miejscu, bo nie widzę tego. Thank you.
takie pytanie. Ulica Mickiewicza 88. To jest tu? Tak. Tu interesuje mnie impost. Tu jest impost. U nas nie, tutaj nie. Już nie ma na Mickiewicza 88 impostu. To niedobrze, widzi pan. No dzień dobry, ja chciałem się zorientować, od kiedy nie ma w Toruniu na ulicy Mickiewicza 88 punktu obsługi paczek. Tak, Mickiewicza 88. Tak. Proszę o chwilę. Dobrze, dziękuję bardzo za cierpliwość. Tak. Proszę pana, no rzeczywiście punkt pobyw na ulicy Mickiewicza w tym momencie już u nas jest zaznaczony jako... Ale od kiedy pani mi powie, bo... Ale od kiedy, bo o godzinie 16 jeszcze był. To coś się wydarzyło w międzyczasie, czy jak? Po prostu w tym momencie widzę, że już został po prostu zamknięty jakby dla następnego. Nie no, o godzinie 16 ten punkt był i pani na infolinii no mi wyraźnie mówiła, że mam tam po prostu wejść, jest wielki napis epaka gdzieś i ostatecznie się zawziąłem i paczkę udało się nadać w dniu 27 lutego w jakimś punkcie pośrednictwa finansowego. To był inny punkt wskazany na liście tych właśnie punktów tam odbioru paczek, impost. Nie było żadnego, nie było to w ogóle opisane, tyle tylko, że pani wiedziała, że czymś takim się zajmują, a to jest potwierdzenie. System zwrócił następujące błędy i ostrzeżenia. Paczka numer 1 odrzucona, paczka nie podlega nadaniu w punkcie. No ale paczka została nadana, no bo kurier następnego dnia po nią przyjechał i sobie to po prostu wklepał do systemu, gdyż była, do tego punktu przyjechał, gdyż była już opłacona. Podsumowując, no wiadomo, no Trzeba się dotrzeć, nie? Nie ma tutaj mieć specjalnie do kogo pretensji, prawda? No, no firma się tam jakoś rozwija, zmierza to raczej w dobrym kierunku, szczególnie jeśli chodzi o te paczkomaty. A teraz taką sytuację sobie wyobraźcie z tym wciskaniem ciemnoty. Tutaj chodziło o błahą sprawę nadanie paczki. To, co ta pierwsza panna na infolinii tutaj teorię swoje głosiła. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że jesteście pokrzywdzonym w sądzie i ktoś wam taką ciemnotę wciska, nie? Jak na coś takiego zareagować? No to taka refleksja na koniec mało optymistyczna.